Działa, działa. Zaczynamy. Witam serdecznie, ja jestem wodarzem Federacji. Próbujemy wrócić w ogóle na rynek, więc to są na razie takie testy. Macie na razie dostęp do darmowego pay-per-view. Witam was serdecznie. Na pewno jest oczywiście niezawodna ekipa. Jest oczywiście Jiri, za mną jest MacQuack. Jako George. Witam serdecznie, no oczywiście jest George, a.k.a. Percy. Ale jako George, tak? Mam zadzwonić? Czyli no jak chcesz, jak widzowie chcą, niech widzowie wybiorą. To normalnie, jak cwaniaczek jakiś, czy jakaś nie do rajda? Kogo mam odegrać w tym telefonie? Kurczę, no to słuchaj, czekaj. Może spamujcie głosem i kimś, może zobaczymy jakąś powtarzalność. Biznesmena. Ma być poważny, choć ma być, wiesz, naparczywy, że taki doświadczony, czy raczej taki wystraszony. George'a. Co to tutaj się dzieje? Tam jest Alfa. Serdecznie. Oskar, witamy go serdecznie. A może Eddie chce mi numer znaleźć? Jaki? No to tu też musi pomóc, bo numer znaleźć. No wiesz gdzie. Akurat tak się składa, że mam kilka. Za jakąś starszą, dla George'a. Starszą chcesz, tak? Tak, dla George'a starszą. Oczywiście, już się robi 24. No to jest rzeczywiście starsza. No od ciebie tak. Dobra, lecimy. Piotr się tam, wiesz. Dobra, zaczynamy. Okej, ja już przygotowuję następne w takim razie. Skąd? Halo? Jesteś teraz dostępna? Jesteś teraz dostępna? Z kolegą siedzę. A ile by to wyszło? Za dwóch. Ale po kolei. Po kolei, a razem? Bo ja z Loganem jestem. Razem nie bardzo. Po kolei bardziej razem. A jak dopłacimy po wojnie? Razem nie. Ale naprawdę, co to za muzyka? Jakaś muzyka u pani grała. No, grała muzyczka, no. To pani w windzie jechała, czy jak? Nie no, tak szczerze teraz. Dwóch chłopaków za podwójną cenę, albo za potrójną. No nie, nie bardzo. Po kolei tak, razem nie. Aj. Ale jak ja naprawdę chciałbym z kapucinem. Halo, kurwa, no halo! Świetnie. No to jest taki 10 na 10, widzowie. 10 na 10, świetnie, bez wulgaryzmów, super. Ja tu apeluję, żeby widzowie się zrzucili po złotówce normalnie. Kulturalna dziewczyna. Teraz masz 44 lata, świetny trzymaj. Telefon ze strony Piotrka, ładne zagranie. Po jednym uderzeniu i ze strony... Nie, ja nie dzwonię na razie już. To był jeden telefon miał być. One in the hole, tak się mówi. A za dwie dechy? Nie, czekajcie, idę się wysikać. No, no. Teraz będę. Dobra, to widzowie, ja następny, walej chuj. Tak? Wow. No co, będziemy dzwonić, dobrze mu wyszło, dobrze poszło i to w ogóle żadnych, bez żadnych wulgaryzmów, świetnie. Wydaje mi się, że Liga może nawet starać się o angaż w telewizji, tak? Jakieś TVP, TVN, coś takiego. Będę się o to walczył, Ordi starał, no po prostu aktywnie to rozwijać. O, Dunkin jest, widzowie. Pokaż lubię. Halo! O, to już tylko musi być, ja ci już numerek daję, trzymaj. Dziękuję. I wiesz, za 35 zł wbiło właśnie na konto Piotka, naszego zawodnika, można powiedzieć, broniącego tytuły, tak? To jest waga średnia. Piotrek jest spod Warszawy, lubi samochody, lubi ładne dziewczyny, szybkie samochody oczywiście, podróże i pogać sobie w komputer, tak? 20-latek tak. Będzie podchodził do drugiego uderzenia dzisiejszego dnia. 21-latek już. A, 21-latek, tak. Okej. Okay. Będzie podchodził do kolejnego uderzenia, drugi dołek. Teraz mam powiedzieć... Forma. Żeby pomalowała się na zielono i ma udawać awokado, tak? Znaczy, no dokładnie. Wszystkie punkty zgarniasz za użycie awokado i pomalowanie się na zielono, ale oczywiście twoja inwencja twórcza też jest skazana. Nie musisz koniecznie wykorzystywać tego. Dobra, lecimy. Możesz guacamole na przykład. Wyłączam muzykę. Pierwsze uderzenie. Piotrek. Guacamole. Zaczynamy. Wyciszcie. Halo? Tak, słucham. Jesteś teraz wolna? No jest? Tylko mam taką nietypową prośbę. Nie, czy jesteś w stanie to zaakceptować? Bez co? Bo ty ile bierzesz za godzinkę? A nie w dziesiątku fajne. 150. No widzę, że 150, ale tak szczerze, za jakieś wiesz, za jakieś sekreciki, za jakieś zabawy, ile bierzesz? Zabawy.
O nie, no spaliłem już. Dobry, kurwa. Ja nie mogę. Nie, spaliłem. 0 na 10. Czy poddaję? Sekreciki, no. O, dzięki Piuj. Sasubika. Jakie kurwa sekreciki? Nie wiem, czemu tak powiedziałem. Nie, no, dramat. Dobrze, to jest ten program, to jest to, ma dostarczyć emocje. Roller coaster, nie zawsze się udaje. To nie jest na pewno, że to nie jest inscenizowane. Ale już ostatni, nawet jak mi nie wyjdzie. Próbuję. Jest Papitowski? Papitowski, dawaj Papitowski do nas. Jak jest Papitowski, to dawaj telefonik. Głosy w Dankana, tutaj proszę zadzwonić. Na ustawiony telefon. Halo? Dobry. Jestem troszeczkę starszym mężczyzną. Byłaby szansa do ciebie przyjechać? Tak, można, oczywiście. To będę dodatkowo jakoś płacił, czy co? To jest ulica Kieleczka 3. No to dobrze, widzę mniej więcej, już kiedyś w ciebie byłem, nie wiem czy mnie pamiętasz. Nie byłeś u mnie, bo jestem dzisiaj pierwszy raz, nigdy nie pracowałem. A, no to chyba numery pomyliłem. Nie, dobrze. Ale słuchaj, mam takie jedno pytanie, jakieś przebieranki wchodzą w grę? Nie ma problemu. Mam takie pytanie, czy masz jakąś perukę rudą? Nie mam peruki. Dredy rudę. Chciałem kapucina wyruchać. Dobra, koniec. Pierwszy raz to zwariowałem. Brawo, no to jest 10 na 10 dzisiaj, super. Ja pierdzielę, ale mam. Ja już nie dzwonię, widzowie, już mi wystarczy. Już mi się pomysły skończyły. A Dankin jest chyba, Papitowski jest. Halo. Halo. Siema. Chcesz tutaj pomóc mi wykonać jakiś telefon? Pewnie. Czekajcie, tylko pójdę siusiu. Okay. Dobrze. To ja wykonam w tym czasie telefon. Głos Dankina, nie? Dankina. To ja ostatni telefon jeszcze robię. To jest ten 791, nie? Da. Wystraszony Piotruś, kurwa? No nie wiem. Jak chcesz, stary? Moim zdaniem widzę, jak napiszą. George'u czy wystraszony? Tak, George jest dobry. Ale coś innego zobaczymy, no. Jak chcesz, też stary, no jak czujesz klimat. Na razie ty 3 razy pokazałeś, no 2 razy mocne petardy, raz średnio, więc naprawdę masz jeden z najlepszych wyników w jakikolwiek w tej federacji. Można było uświadczyć, tak. Papitowski to jest mocny rywal. Papitowski to jest rywal, to jest też mistrz okręgu u siebie tam. Więc też na turnieju na Mazowszu też tam pokazywał fajną klasę, fajne telefony, zobaczymy. Dobra, to teraz ja jeszcze i później Dankin, bo to jest stres, to nie jest tak, że wiecie, oczywiście, dzwonicie stary, do jakiegoś kolegi i żarty sobie robicie. Doskonale to rozumiem. Dobra. Na dziwki. Tak, to czekaj, zadzwonię jeszcze Dankin, a później ty. Ja sam się denerwuję teraz, kurwa. Dobra, cicho, tylko się nie śmiejcie jak coś, wyciszcie się. Tak, jestem, wycinam się wszyscy. Chyba nie ma. Okej. Okay. Chyba już wiedzą. Ona ma. Ojciec z synem. Będę jakoś 60. Porozsyłały już numery. Dawaj teraz ty Dankin. No ale 60, kurwa, jakoś stary. No to ci daję taką z 50 lat. Ona bierze tylko do hoteli. Halo? Dobry. Tak? Pani dzisiaj dostępna? Siska jest złama. Jest to samo hasło. Już to samo hasło. Wystarczyło. Dobra. Ja nie mogę. Jeszcze raz. No, Dankin wygrywa. Siostra. Blokuje kurwę. Dobra, masz. Ile mam? 43. Dobra. No tak jak chciałeś, jak tylko powiedz jaką chcesz, to ja ci szybko znajdę taką. Kurwa, jakaś nie wiem, no. 70. No nie ma takich, stary, no to jest już stary rarytas, to już jest gold. No, rarytas! No dobra, to jest stary, to jest taki nowość. Co im zwisa tą cyc? Dobra, jedziesz z tym, wariacie. Dawaj. Beatka. Od razu podjazd, agresywka podjazd. Jazda, zaczynamy. O, Ja
Ja pierdzielę, ale ona ma dupcie. 21 papież 37 przesyła 25 zł. Temat pani przewodnia Bata? I mój kolega każeł. Tak. Dostępna pani dzisiaj? Proszę? Czy dostępna pani dzisiaj? Dostępna. Dobra. Ile tam było na godzinę? 150. Tylko przebieranki albo coś. Można. Każeł, próbkę. Każeł. Z kolegą Karłem. Z kolegą Karłem. Głosiu, taki wiem pani. Proszę? Można seksylafon? Na chwilę? Nie. Kurwa. Ja pierdolę. Dzięki papież za 25 zł. Ale cię badała, wy tak się badaliście kurwa nawzajem. Przejaja. Tego ja rozpakałem. Wyciszajcie się, żeby nie rozśmieszać, no. Dobrze, bo dobra, no trzeba spróbować jeszcze raz. No dobra, mam. Ale może normalnym głosem, Bo trudno cię zrozumieć czasem, nie? Bo to jest śmieszne. Tylko one się nie rozumieją. Ja, baby. Dawaj teraz temat przewodni. Tylko mniej tankinowym. Mniej modulator. Przed tym zanim zaczniesz z nim gadać. Troszkę moduluj, ale wiesz. Tak. Idzie poziom modulatowania. I przed tym zanim zaczniesz z nim gadać. Przed tym zanim zaczniesz z nim gadać, ustal sobie co, o co chcesz się zapytać, nie? To wszystko się dzieje przez język. No wiem, dlatego teraz sobie tak pomyśl. O co zapytać. Dobrze mówi. Dzięki za piąteczkę. Możemy zaraz tak spróbować. Siemano, co tam u ciebie? Seks bliski. I temat przewodni dla ciebie to jest ja i mój kolega Karzeł. Tutaj księdzu, znaczy ten księdzu, papież tak powiedział, że ma być taki temat teraz. Zobaczymy jak się zaprezentujesz. A może ja będę Karłem, co? Może we dwóch, to jakby we dwóch można było gadać. Dawaj, dawaj. To cię zobaczyć tą fruzię? Zaczynamy. Macie. Kurwa, zajęta. No siema, kurwa! Siema. Widzę, że na kurwy jest dzwonione! Tak, właśnie potrzebowaliśmy cię. No i super. Proszę do telefonu jego. Dawaj jako księdzu teraz. To jest nagrane, ja nie dzwonię, bo to jest nagrane, to puszczam normalnie. Dobra, księdzu, co chcesz? Co chcesz, CBŚP. Księdzu? Co? CBŚP. A jaką chcesz? Aha, kurwę. No. Byle jaką. Ja nie jestem jakiś, kurwa, tutaj wybrany. Okej, masz tutaj. Olga. Olga? Tak. A skąd jest? O kurwa, co ja robię? Daj mi wszystkie informacje o niej. Dobra, masz 50 lat. Okej. 50 lat, 200 na godzinę. Leci. Ale nie rozumiem. Na ci ma i twoją dziwkę. No. 200 na godzinę, 70 kilo wagi. Dobra, wystarczy. Dawaj numer. Już wysłałem na Teamspeaku. Gdzie? Masz. Okej. Okay. Czekaj, nie wiem, czy kurwa będzie słychać. Piotro, przecież. Dobra. Let's go. Lubi głęboki lodzik pieszczotej. Kurwa, nie zabierać ich, ja. Spokojnie, bez stresów. To był pierwsze podejście. Start. Jakieś te problemy. Dobra. Wiesz co robi. Oh yeah, baby. A weźmy jakąś taką mamusię, nie? Mamusię chcesz? Nie, Oskar, kurwa. Dałem mamusię. Trzymaj mamunię. 5-5. Jakiś... Dostałem jakiś obrazek. Aha, tu. Trzymaj, 5-5. Dobra. Szalona mamuśka, zaproszona na niezapomniane spotkanie. Nasty shit. Może być we dwójkę. Oral do końca, Hiszpana gorąca i namiar na minetę. Ja cię kręcę. Ale jakieś kurwa chujowe te numery. Albo... To jest jakieś kurwa złe numery. Albo z kolegą, nie? I ty jak masz głośniki, to ja bym się odezwał przez głośnik. A czemu nie dzwonicie na przykład kurwa o pracę gdzieś? Ty, no o pracę tak, kurwa. No o pracę. Żeby za późno 21. Do koleżanek dzwoniliśmy tylko. Może teraz o sprzedawanie o eliksie jakichś rzeczy jeszcze. Dobra, cześć. Ja się już... to znajdę. O kozę na przykład, jakąś krowę czy coś. Ja na budowę się zatrudniam, zaraz. Czekaj. Dawaj jakąś dziwkę jeszcze szybko. Masz. Szybko poszło.
Ej, chuj, nie zastrzeżam numeru, niech do mnie dzwonią później. No, bo dlatego nie chcę odbierać, jak zastrzeżasz. Tak. Nie zastrzeżajcie, bo nie będę mu odbierać. No, właśnie o to chodzi. Zabloku po tym wszystkim. Ja nie blokarna, no. No ty ale dziewko. Emocje, nie? Z każdym połączeniem to emocje, ale nie odbierze. No, poczekaj, kontynuuj. Tak się buduje emocje właśnie w sztuce. Dobra, to jest oczywiście następna. Wszystko ustawione, to jest sztuka, to jest film. Dobra. Analna dziura. Wow. Niezłe koleżanki masz, Ozzy. Się tam wpierdolić. Osoba, do której dzwonię. No widzisz? Ja pierdolę, co jest księdza. Z nimi? Wystraszone są księdza. It's sweet honey. Honey. Okay. Masz dzisiaj czas? Tak. Okej, okay. Kiedy by mógł tak wpaść do siebie? Nie jest nawet za chwilę wpaść. Za chwilę, słuchaj, bo jest pytanie zasadnicze. Czy miałabyś jeszcze tam jakąś koleżankę do dyspozycji? Jestem dzisiaj strasznie kurwa napalony. He? To chcesz dwie? Naraz? Naraz! A. No mam. Okej. Okay. Ile to by mnie kosztowało? 400 zł. Na godzinkę? Tak. No to ja bym tak wziął na 4 minutki. 4 minutki? No tylko tyle mam, nie? Dałoby radę ile, tak? Ile masz? Chyba, że się potargujemy. Targować to ty możesz się na rynku. Dobra, chuj ci w dupę, szmato jebana, sram ci do lampki nocnej, kurwa, pedałko jebana. Kurka! Co ty kurwa krzelu ty! Nigdy nie byłem nawet w więzieniu, szmato jebana! Chuj ci w dupę, kurwo! Nie, no tak grubo. Znajdę cię, kurwa, ja mam swój numer. Namieści mi to szmat. Hania, dziwko. Hania, kocham cię. Hania. Sound muted. Nigdy nie byłem w więzieniu, nie jestem cwerem, kurwo. Sound muted. Muszę się zmutować, bo to będzie bandit do mnie. No już, nie, to było tak grube. Dawaj go do telefonu. Dawaj go, kurwo, do telefonu. Przyjdę i ci tą kurwa koleżankę też na twoich oczach kurwa wyjeb... O, jest rozmowa... No i chuj. Jebana dziwka. Nienawidzę kurwa kurę. To poszło z tą stronę. No. Chuj w dupę. Nie lubię z kurwami gadać, bo mnie od razu irytują. Ciekawe, kiedy serwer odpalą. O, jest offline już jak coś. Oczywiście wszystko jest reżyserowane, widzowie. Świetnie wyreżyserowane. Tak. A, jakąś, to była kurwa. Podstawiona koleżanka. Ozzy. Co? Dał jakoś trans, kurwę. Tak? Do geja. Nie, no. Trans. Do geja. Trans, kurwa, okay, nie. No. Ja się kiedy z gejem umówiłem, jak dzwoniłem, robiłem telefony, to z gejem się umówiłem normalnie na jedzenie kupy, nie? Kurwa. O, kurwa. Ja ci mówię, oni są pojebani. Trzymaj. To ta trans jebana? Ale żeby to była trans, nie jakiś chłop zajeba. Nie, no, nie wiem, co. Nie wiem, że no, to sound microphone muted. Nie mówię, że już za grubo. Boję się, że będzie bano takie rzeczy. Zastanawiam się, bo widzę, że jej pleś się zmutował. Ja się na tym dobrze nie znam. Kurwa. Pumpkin. Jak on się nazywa? Dawid. Nie, no kurwa, panowie. Dobra, ja wyłączam, możecie tutaj kontynuować oglądanie na innej tradycji. No, chyba też. Sound microphone muted. Chyba tak widzę, trzeba skończyć. Bo już były śmieszne telefoniki.